Basia Jackiewicz, dzień dobry. Najwyższa pora rozpocząć magazyn filmowy Kinotetka. Jakie premiery będą w kinach? Co zobaczymy w święta w telewizji? Za chwilę poznacie odpowiedzi na te pytania. A do tego zapraszam na konkurs, w którym możecie wygrać bilety do kina. Szybkie samochody, piękne kobiety, masa niebezpieczeństw i wreszcie trzymająca w napięciu akcja. Brzmi znajomo? Do kin po świętach przedpremierowo trafia ósma już część serii Szybcy i Wściekli. All right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now. Dominic Toretto just went rogue. You gonna turn your back on family? To drugi film z cyklu, który został zrealizowany po tragicznej śmierci Paula Walkera. Tym razem przed grupą przyjaciół najtrudniejsze wyzwanie. Na ich drodze staje tajemnicza Cipher, a Dominic Toretto zdradza swoich najbliższych. Bohaterowie połączą siły z dawnymi wrogami, zwiedzą Nowy Jork, Kubę i przemierzą swymi autami arktyczne lody w Islandii, by uratować swego kompana. London, Abu Dhabi, Cuba. Our paths have crossed before, Dom. You just didn't know it. I think I need to remind you why you chose to be here. I got no choice! If you're gonna catch Dom, you're gonna need a little help. You want to tell me why you just put me in a room with this tea and crumpets eating criminal? You know, I think that tight t-shirt's cutting up the circulation in your brain. You should get a bigger size. You guys are gonna work together. Love to. I've been waiting for this. We got a tank. Now it's my turn. Boom, baby! They just don't give up, do they? You thought this was gonna be a street fight. Is that a torpedo? Take the wheel. What? This is crazy! All right, you get style points for that one. Woo! I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me. Hang on to your ass! Po świętach na dużych ekranach pojawi się również główny zwycięzca tegorocznego rozdania Oscarów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, irański Klient. از که شانس آوردیم بالاخره ببین سر رو از سوپرمارکت های باز بود یه چیز بر صبحونه بگی هیچی نداریم تو قربونت برم دانم W filmie ujrzymy losy młodego małżeństwa, które w wyniku dramatycznych zbiegów okoliczności wprowadza się do nowego mieszkania w Teheranie, którego poprzednią lokatorką była prostytutka. Gdy nieznani sprawcy włamują się do mieszkania i atakują kobietę, jej mąż rozpoczyna agresywne śledztwo w celu znalezienia i zemszczenia się na sprawcach. صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدی؟ یک کلمه نمیگه اونجا چی تو چرا همچی میکنی امشب؟ داری انتقام میگیری ازش خودم میدونم دارم چی کار میکنم Z
Sprawdźmy, co ciekawego można obejrzeć w weekend na małym ekranie. W piątek o 20 na TV4 obejrzymy kultowy już dramat katastroficzny Apollo 13 z Tomem Hanksem i Kevinem Baconem. O 22.35 TVN pokaże przygody Batmana w filmie Mroczny Rycerz. To też idealna okazja na zobaczenie nagrodzonego Oscarem Heatha Ledgera w roli Jokera. W sobotni wieczór o 25 będzie można obejrzeć całą rodziną najnowsze przygody najpopularniejszych pingwinów na świecie w filmie Pingwiny z Madagaskaru na Polsacie. Miłośnicy słodko-gorzkich filmów komediowych chętnie sięgną po Nietykalnych, opowieść o niezwykłej przyjaźni sparaliżowanego arystokraty i czarnoskórego chłopaka o 21.30 na Jedynce. W niedzielę wielkanocną na AXN od godziny 15.35 zobaczymy pierwsze cztery części Szybkich i Wściekłych, a o 20 na TV4 wyląduje monumentalny Helikopter w ogniu Ridleya Scotta. W świąteczny poniedziałek na Polsacie o 14.40 zacznie się zdobywca rekordowej liczby Oscarów, Titanic Jamesa Camerona. A na godzinę 22 przygotujmy chusteczki, ponieważ na AXN-ie będzie okazja przejść się wzruszającą zieloną milą. W środę w kinie Konesera jeden jedyny raz zobaczyć można Captain Fantastic z nominowanym do Oscara Viggo Mortensenem. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to top. We created a paradise. What we're doing out here is so incredible. Our kids are amazing. I miss Mom. Mom needs to be in the hospital right now. Film opowiada historię ojca, który samotnie wychowuje szóstkę dzieci z dala od miast i innych ludzi. Mężczyzna uczy swoje dzieci szkoły przetrwania, jedzą to, co udaje im się upolować, a jedyne pojęcie o otaczającym ich świecie dzieci czerpią z książek i opowieści ojca. Śmierć matki sprawia, że rodzina będzie zmuszona stawić czoła cywilizacji i wyruszyć w podróż na pogrzeb. This is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it on, it's already dead. The kids need structure. They need to go to a real school. I sincerely hope you haven't been doing what I think you've been doing. Your daughter has taught me many things just now. Will you be my wife? Broke my heart with sticks. Unless it comes out of a book, I don't know anything! Swore I'm never. Even if they make it through whatever it is you're doing to them, they're gonna be totally unprepared for the real world. And I happen to think the opposite is true. It's child abuse. That almost hit me. If I wanted to hit you, I would have hit you. Abby and I have decided that we're going to file for custody of the children. Will they take us away from you? That's possibility. Our children shall be philosopher kings. It makes me so indescribably happy. Czas na rozwiązanie konkursu sprzed tygodnia. Pytałam Was, kto był odtwórcą głównej roli w serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Chodziło oczywiście o Romana Wilhelmiego. Zgodnie z zapowiedzią nagrody otrzymuje 10. i 13. osoba, które przesłały prawidłową odpowiedź, a są to Mariusz i Małgorzata. Gratulacje. Informacje o realizacji nagrody wysyłam w zwrotnym e-mailu. Dla przypomnienia podaję zasady naszego cotygodniowego konkursu filmowego. Co tydzień zadaję nowe pytanie. Na przesłanie odpowiedzi jest czas do niedzieli, do końca dnia. W kolejnej audycji rozwiązuję konkurs i podaję zwycięzców, a oni z osobami towarzyszącymi idą od poniedziałku do czwartku do kina Helios w Tczewie na dowolnie wybrany seans 2D. Fundatorem nagród w konkursie jest kino Helios Tczew.
W dzisiejszym odcinku dominują Szybcy i Wściekli. Po świętach do kin trafi najnowsza część tej popularnej serii filmów akcji. W 2013 roku tragicznie zmarł Paul Walker, odgrywający jedną z głównych ról w cyklu. I w najnowszej produkcji już go nie zobaczymy. Nie jest to jednak pierwszy film z serii bez Paula Walkera. Pytanie konkursowe brzmi, w której części Szybkich i Wściekłych nie wystąpił Paul Walker? Na Wasze e-maile czekam do niedzieli do końca dnia pod adresem konkurs@tetka.pl. Nie zapomnijcie oprócz odpowiedzi podać także swoje imię i nazwisko. Nagrodzę 5. i 9. osobę, które prześlą prawidłową odpowiedź. Fundatorem nagród w konkursie jest Kino Helios Tczew. I to już wszystko na dziś. Czekam na dużo maili, życzę radosnych i doskonałych filmowo świąt wielkanocnych i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia!